Obama mógł 8 milionów tutaj powiedzieć, żeby dostał 8 milionów. No nie, nie dawaj mi free, stary, ty możesz każdą dowolną sumę zarobić. Wszystkie te rzeczy, które dzisiaj kupimy, są dla was na giveaway. Halo, witam państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku Star na moim kanale. Jak ja długo tego nie mówiłem, witam was serdecznie w kolejnym środowym odcinku. Jak co tydzień w środę, tyle że teraz była dosyć mocna przerwa, bo nie chciało mi się nagrywać. Nie o tym dzisiaj. Dzisiaj robimy coś naprawdę bardzo fajnego. Odcinek, po którym prawdopodobnie zepsuję sobie przygodę w mojej grze, ponieważ każdy na czacie będzie mnie trollował i będzie tracił mój swój czas. Tak czy siak, zrobimy to. Słuchajcie, co dzisiaj robimy? Kupujemy dzisiaj rary. Jary chciałem powiedzieć, bo tu Jarowski przeczytałem. Kupujemy dzisiaj rary. Mamy 8 milionów złota na koncie. Jakby ja naprawdę nie chcę tego wydawać jakoś super mocno. Więc mam nadzieję, że ten odcinek mimo wszystko wyjdzie słaby. I kupujemy te rary, zgadzając się na każdą ofertę, jaką nam dadzą. Czyli przypuśćmy, gościu sobie pisze: ej, sprzedam Khala, nie? Ja mówię: za ile go sprzedasz? A typ mówi: za 3 miliony, nie? A ja mówię: dawaj kombo. No i zobaczymy, ile hajsu dzisiaj stracimy. Pisze do nas Todyn: siema Odyn, siemanko, masz coś na sel? Ciekawego. Zapytamy już go na początek, może coś nam ciekawego da. To nie jest ustawione, nawet nie wiem kto to jest. Wczoraj był na streamku z nami, to tyle wiem. To zobaczymy, czy ma coś na sel. Nie piszemy, może nagrywamy. Tak czy tak, jeżeli takie odcinki wam się podobają i chcecie więcej, zapraszam serdecznie do subskrybowania tego kanału, zostawienia kciuka w górę i bicia na Instagrama swoją drogą. Bambosze mogę ci selnąć, albo jakieś WF. Dobra, to powiedzmy, że flaszki kupię. Bambosze chyba chodzą trochę drożej niż 8 milionów. Mogę WF-ki kupić z chęcią. No nie wiem, napiszmy: masz WF siły? Bo chcę barbę zrobić, nie? Cokolwiek. 25 sztuka. Biorę 3 sztuki, dobra. Mi tylko 3 potrzebne. Dobra, nie wykupujmy się tak bardzo, bo ja tego nie potrzebuję. Ale dobra, kupmy sobie 3 flasze za 25 sztuka. I to Odyn za 25 tysięcy sprzedaje nam flaszki, czyli dajemy mu 75k w tym momencie. No i dajemy sobie 3 kryształowe flasze siły. Jeżeli chcecie, żeby to poszło na giveaway'a, proszę bardzo. Myślę, że możemy sobie za tydzień to rozdać wszystko, więc to taki odcinek specjalnie dla was w sumie, nie? Cześć, do odcinek. Siemanko. Nagrywam. A po co ci WF na siły na Łuka? Zobaczysz na odcinku, stary. O, siema YouTube. Dobra, napiszemy do Ostrego, czy ma coś na sel. Sprawdźmy. Siemanko, masz coś na sel? A, już napisałem raz, siemanko. Pozdrawiam wszystkich. Oscy jest tutaj, widzę, nieźle podjarany. Obama do mnie pisze. Siema, Obama. Siema, Barak. Masz coś na sela może? Zapytamy się go. W sensie co? Cokolwiek, co idzie sprzedać. Jakby oni jeszcze nie wiedzą, że mogą dosyć sporo zarobić, nie? Bo ja zgodzę się na każdą ofertę, nawet jeżeli będzie jakaś taka chora. WF. No dobra, mogę kupić te WF-ki. Który HP konda mam? Zależy co? Jakiś rarek? Tani? Zapytamy się, że rarek tani, bo nie chcę jakichś drogich kupować. Mogę kupić... Eski potrzebujesz? Jezus, nie, ja nie mogę im powiedzieć, o co chodzi w tym odcinku. Nie, zbieram na... giveaway'e. Give... jak się pisze giveaway'e? Dobra, mogę many kupić. Powiedzmy, że many kupię 3 sztuki. To będzie taka cena umowna, nie? 3 sztuki. A rarek to niestety nie mam. No dobra. A eski? Porąbany odcinek. Jakby ja się boję, że oni za jakieś tutaj absurdalne ceny w końcu. Tak z 5 bym kupił. Dobra, popiszemy jeszcze z tymi widzami, zaraz pójdziemy na czat handlowy, tam myślę będzie ciekawiej. Bo tam ludzie mogą mnie albo nie znać, albo nie lubić i specjalnie jakąś chorą cenę poprosić. No to podejdziemy sobie tutaj. Jakby ostry facet jest już zdziwiony, o co chodzi. Dobra, czyli z nimi handlujemy, kupuję sobie 5 esek i 3 sztuki WF many, z tego co rozumiem. A ja teraz chodzę sobie na czat handlowy i teraz tak. Jakieś tanie rary, które tutaj proponują, bo ja nie chcę jakieś drogi rary kupować, wiecie o co chodzi, nie chcę tutaj dużo hajs stracić. Myślę, że aż takich chorych cen nie będą mi dawali. Okej, jest Obama. Ile za sztukę? Czekaj, Obama, ale muszę się cię zapytać, stary. Ile za sztukę? Zaraz się go zapytamy. Sekundę. Free. No nie, nie dawaj mi free, stary. Ty możesz każdą dowolną sumę zarobić. Napiszę. Nie no. Kupię. Stary, możesz powiedzieć 500k, ja ci dam 500k w tym momencie. Mam 3 konwo. Dobra, nie udało się. Okej, okay, tak jakby donate. Okej, okay, dziękuję. Obama nie wie, co stracił, nie? Obama mógł 8 milionów tutaj powiedzieć, żeby dostał 8 milionów. Mam 3 konwo, okej. Dobra, no i kupujemy... ile za sztukę? Jezus, ale to jest straszne, słuchajcie, bo jestem Jupiterem. Ja będę za darmo te rzeczy dostała, muszę nie iść do widzów. Ile dasz? A ile chcesz? Ja ofert nie daję w tym odcinku, ja w tym odcinku tylko daję hajs. Więc 3, 3 na manę, 35 będzie git. Oki, dobra, za 35k kupujemy sobie... 3 flasze many chyba. 35, 70. Ile to jest? Czekajcie, 90, 105.
105k mu dajemy. Tak? Tak, chyba tak. 105k. Dobra, git. Jaki odcinek nagrywasz? Ej, dobra, ej, napiszemy mu, co nagrywam, co wy na to? No stary, jak ci to powiedzieć? Już nic nie kupuję, ale straciłeś mnóstwo hajsu, bo nagrywam odcinek, zgadzam się na każdą ofertę handlową. Zobaczymy, jak zareaguje ostry facet, jakby to napiszemy. Jest git. Ej, ale przypominam, nagrywam ten odcinek tylko raz, nigdy tego nie będę robił więcej, więc nie piszcie jakichś głupich ofert mi na free, nie traćcie mojego i waszego czasu, dobra? Ja w dringole. Dobra, ostry facet jest porobiony. Lecimy kupować, słuchajcie, na czat handlowy. Zobaczymy, co tutaj ludzie mają. O, najlepiej, żeby nie dawali ceny tutaj. O, i coś taniego, jakiś tani rar. Kochani, plotki szybko się rozchodzą drogą pantoflową, już do mnie Zorad napisał, że już wie, co nagrywam, więc ja teraz robię dywersję i przychodzę na jakieś fake konto i widzę, że tutaj chłopacy się nieźle bawią, więc wychodzimy sobie stąd, idziemy na jakieś fake konto, tylko sobie wezmę do depo hajs. Problem jest, że ja tych fake kont tak dużo już nie mam, bo wszystkie konta tam mniej więcej kojarzą. Zadam, żeby być całkiem ciekawy, ponagrywamy to jeszcze chwilę, na szczęście jest 9 minut odcinka. Polecimy na jakąś fejkówkę i będziemy po prostu pisali do ludzi, którzy piszą na globalu i to wszystko, nie? I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko na jakieś fajne konto muszę wejść, na przykład, no nie wiem. Ja wszystko mam z Ozimenami, Boże Święty, czarny bambu. Czarny bambu brzmi nieźle, nie? Weźmy czarnego bambu, tylko chyba jeszcze robię tutorial na tym czarnym bambu, dokładnie, musiałbym się wydostać stąd. Dobra, jakby wierzę, że DJ Arbuzior będzie świetną fejkówką i wcale nikt się nie skapnie, co nagrywam i nie stać całego hajsu, jakby odcinek jest dosyć potężny. Napiszmy sobie na... nie, nie piszmy nic, po prostu wpiszmy sobie tutaj jakąś ofertę do gościa. Dobra, słuchajcie, biorę 9 milionów na Arbuziora, najlepsza fejkówka, nikt się nie skapnie, że to ja. I sobie zaraz coś ciekawego kupimy. Dobra, słuchajcie, Lord Szpaku napisał do nas, znaczy do nas, napisał na handlową ofertę, że sprzeda fajne itemki, które są w miarę tanie, więc napiszmy do niego: siemanko, kupię tasak. Tasak jest dosyć tanim itemkiem. Za ile selas? Selas. Dobra, napiszmy do niego, Lord Szpak. Lord Szpak może podać każdą cenę. Boję się, że on zaraz tu wleci z jakimiś 3 milionami czy czymś. Ale mam nadzieję, że nie wie. 120k. Git. Konwo. No i co, kupmy coś dalej. Sel Strupang. Okej, okay, sel Strupang. Za ile? Tomeczko. Tomeczko może napisać każdą cenę. Obawiam się, że Tomeczko może być jakimś takim, wiecie, lolkiem, który dopiero zaczął grę. To jest jego pierwszy rar, jaki zdropił i może jakąś chorą cenę żądać. Mister Tomeczko chyba nie wie za ile, wiecie? Tak mi się wydaje. Ofka. No nie dam ofek, stary. No napiszę mu... Ty selasz, ty dajesz cenę, nie? Trochę podpuszcza chłopa, żeby zaraz nie napisał tak na odwal się jakiejś chorej ceny, na której będę chciał się zgodzić. Nie no, ale mam nadzieję, że żadnych absurdów tu nie będzie. 50k. Gituwa. Konwo? Okej, okay, napiszmy. 50k za Strupang. Dosyć drogo, nie? Nie wiem, po co mi to, ale dobra, może być. Zaraz Tomeczko podejdzie, czyli Tomeczko i Lord Szpak. No i co? Kupmy sobie jeszcze jedną rzecz, żeby nie przeginać, słuchajcie. Kupimy sobie jeszcze jedną rzecz. Przypominam, wszystkie te rzeczy, które dzisiaj kupimy, są dla was na giveaway, więc piszcie niki w swoich komentarzach. Piszcie swoje niki. Okej, okay, jakiś deder tu jest, co on chce, to jest deder. Okej, okay, 50 tysięcy, tak? Więc macie do wygrania Strupang, tasak, flaszki. Kochani, jeżeli ktoś z was zna Tomeczka, to będzie mu napisać, jaki fail popełnił. A my kupimy ostatni jakiś item, żeby nie przeginać. I to będzie jakiś item taki może droższy. Na przykład, o, a on kupię, dobra, to nie jest nangarnek, anabol, ser platyna. Gościu anabolik sprzedaje, ma w ogóle nick Nurthill, co kim ciekawie. Kupię anabol. Za ile? No i zobaczymy, co nam Nurthill zaoferuje. Nurthill chyba nie zaoferuje nic. No dobrze, to polecimy dalej. Dobra, Lord Szpaku się odezwał, że jest konwo. Napisałem mu, że czekam. No a Nurthill chyba jakieś twarde oferty chce. Nie chcę mu się handlować za bardzo. Sel Arkan napisał ogrodnik XD. Ile za Arkan? Zapytamy się, ile będzie chciał za Arkan. Czy poda nam jakąś chorą cenę, czy normalnie powie 400, czy tam 300k? 500k, o kurwa. To grubo. Oki. A jaki procent? Jeszcze zapytamy, co ja kupuję za kota w worku, nie? To będzie jakiś niski procent, to będzie najgorszy deal w tym odcinku. 42, no dobra. Konwo. 500k w plecy za Arkana. 200k za anabolik, okej, okay, konwo. Fire, Creeper, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, no i mamy kupione wszystko. Tak mi się wydaje, mamy tutaj Lorda Szpaka z anabolikiem. Mamy, nie, Lorda Szpaka z tasakiem. Ogrodnika z Arkanem. Tutaj jest 500k, tak? Dobra, mamy 500k na Arkan. To jest najgorszy zakup w moim życiu, nie?
Kompletnie nie wiem, co z tym ekranem zrobić, ale dobra, rozdamy go wam. Lord Szpak ma za 200 chyba K, albo za, nie, on ma za 120 tysięcy tasak. Ale hajs leci, co? A dobra, to jest kilka kasowych, ja się odbiję, spokojnie moi drodzy. To nie jest wasz hajs, nie wydaję waszego hajsu, ja wydaję swój hajs zarobiony z kasowych, dobra? Umówmy się, tak. Niech taka wersja będzie. Dobra, dzy, okej. Dzy. No i jeszcze Nurt Hill podejdzie zaraz z anabolikiem za 200k. I to będzie koniec odcinka. Odcinek taki nietypowy, bym powiedział. Całkiem ciekawy, sprawdziliśmy jak tutaj ludzie reagują. Jakby, ja jeszcze raz powtórzę, żebyście nie pisali jakichś chorych cen teraz, jak ja będę z wami handlował normalnie podczas gry. Bo to jest jednorazowy wyczyn, nie nagram tego jeszcze raz, bo to po prostu mnie by straciło sens. Po prostu wam napiszę, nie? Jak teraz, nie wiem, ktoś napisze 90 milionów, nie? To mu napiszę, morno, nie nagrywam teraz filmu, nie? Na tej zasadzie, więc nie macie co próbować. Ale myślę, że całkiem ciekawy odcinek. Może kiedyś go nagram, drugą część, jak już wszyscy zapomną. A my tymczasem jeszcze czekamy na Nurhila. Ja tu sobie na niego poczekam, nagram wam, że kupiłem. A póki co się z wami żegnam. 16 minut materiału wyszło, ciekawe ile z tego wyjdzie na odcinek. Myślę, że trochę mniej. Elo, siema.